ponieważ mamy zdolności ofensywne i tutaj słusznie trzeba powiedzieć, pan Bartosiak wskazuje na to, że to już kiedyś mówiliśmy o tym też w jednym z programów naszych na YouTubie, słusznie wskazuje na to, że zakupy, które się w tej chwili dokonują dla polskiej armii, wskazują na to, że mamy pełnić rolę ofensywną w konflikcie otwartym już pomiędzy NATO a Rosją. Z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, które wcześniej wymieniłem również z artykułu Dmowskiego, że przecież chodzi o to, aby te stare kraje NATO nie krwawiły, nie wykrwawiały się, tylko żeby znaleźć, no mówiąc tak słowem już może dzisiaj mało używanych, znaleźć frajera, który będzie to robił za nich.